Zapomniałem bardzo ważnej rzeczy. Start. Wybuchy, eksplozje. Wiele rzeczy widziałem na polski dubbing! Kresów. Pilot jest tam najgroźniejszym drapieżnikiem. Szybki i zwinny. Pełen gracji, ale zabójczy. Spostrzegawczy. Halo, to był zwiastun. Zrobili wstępne interko z... Piloci widzą świat inaczej. Strome ściany są dla nich... Wiesz co, to jeszcze nie był. Będę w to jeszcze nie byłem, Jessel. To był NSF-fon. Ma taki połączenie NSF-a i Marathon. Potrafią wywieźć w pole. To jeszcze nie byłem, Jessel. MGSL był później. Dopiero później ten został dodany jako gry z MGS-ów i maszyn na polu bitwy. To jego więź z Tytanem. NSF Photon. No, coś takiego. NFS Photon. Jezu, ale to trudne nazwy. To już się nie da wymówić. Somalty jest dla suba? Nie wiem, to Lenta się pytajcie, on tym wszystkim zarządza. On się tym bawi. Połączony z Tytanem może ustąpić tylko ogromnej przewadze liczebnej. Albo równemu sobie. O kurde, miecze. Jedi. Kresy są jedynym domem, jaki znam. Przez lata IMC niszczyło nasze ziemię. Odbierało nam zasoby. Zatruwało i niszczyło nasze planety. Zabijało nas za każdą próbę oporu. Pomimo bitwy na Demeter i późniejszych zwycięstw, daleko jeszcze do pokonania IMC. Teraz służę jako strzelec w ruchu oporu i walczę o wolność Kresów. Jeszcze długa droga do zostania pilotem. Ale kiedy ten dzień nastąpi, mam nadzieję, że okaże się godny. Czyli jak rozumiem, walcząc tu jakieś typy z innymi typami, jedne typy są złe, a my jesteśmy tym, znaczy jesteśmy jakimś szeregowcem z tych dobrych i jesteśmy jakimś szkoleniem czy coś? Nie wiem. To jak nie ma potwierdzenia, to jeszcze nie daje. A to nie dawaj, jeszcze nie dawaj. Poczekaj. W ogóle czy będzie tu jeszcze osu? Wiesz co, osu jest bardzo często. U mnie osu jest może nie na każdym streamie, no ale nie ma na każdym, jest bardzo często. Osu tu jest co drugi stream Wozga. No, jakoś tak. Siema Lekti, halo halo. Czyli powiesz, bo komputer. Ale czekaj, dali spacja. Lenistwo. 9. flota Europol zmierza ku zajętej przez siły IMC planecie Tyfon. Tyfon, Prey. Wszystko przez Preya. Zero cywilów, wiem tylko, że mieści się tu wojskowy ośrodek badawczy IMC. No, ja tymczasem kontynuuję swoje szkolenia w pokładzie Jamesa McClellana. Wodkiem doświadczonego pilota kapitana Lastimosy. Nie wiem dlaczego chciał zostać moim nauczycielem, ale wiem, że to okazja, której nie mogę przepuścić. Czyli my jesteśmy z ruchu oporu, walczymy przeciwko jakimś tyranom, aka Imperium Star Warsów. No dobra. Tak będzie ten Fall 2 jest na tym samym silniku co CSGO. No jest, jest. No to jazda, Cooper. Niech to. Statek musiał zresetować kapsułę symulacyjną. Trzeba... Jezus, mogę zmienić dubbing? Na pewno jest to lepszy dubbing niż wielu innych grach, no ale bez jaj. Dobra. Skalibrować. Nie da się zmienić. Wszystko gra, Cooper? Cooper. Jakie nazwa, jakie imię. Tak. Dobra, to zaczynamy. Sprawdźmy, ile udało ci się zapamiętać. Stawiam łącze neuronowe. To coś podobnego do połączenia... Siema, Pascalku, halo. O kurde, światełka wszędzie. Czegoś nauczyć, potrzebny jest odpowiedni nastrój. Wow. Tak, znacznie
Technicznie rzecz biorąc, nie powinienem cię szkolić, ale widzę w tobie potencjał. Poza tym trwa wojna. Kto ma teraz czas na zajęcia? Dalej! Przeskakuj! Czas przyspieszyć. Włączam pakiet skokowy. Też jakie chcę. Pakiety skokowe działają na zasadzie zmniejszonej stabilności. Gdy już pakiet dopasuje się do twoich ruchów, zwiększona mobilność stanie się czymś naturalnym. Czyli biegnąc teraz jestem też szybszy? Tak jak Majlosecz. O kurde, serio, to jest ładne. Wiem jak Talos. Tutaj dorastałem. Serio, to jest na tym samym silniku co CSGO? Niby wiem, że CSGO, czy no, silnik to nie jest równy grafice. Że no, silnik nie definiuje grafik, ale kurde, to jest zdecydowanie ładniejszy niż taki CS Shitogo. Prosty podwójny skok. Podążaj za duchem. Od czasu bitwy, od Demeter, odzyskaliśmy 1/4 obszaru Kresów. Ruch oporu jest teraz lepiej zorganizowany, bo dołączają do niego nowi ludzie. Ludzie tacy jak ty. Kiedyś przed nimi uciekaliśmy, a teraz... To też ten sam silnik to Half-Life 2. I co portale jest wtedy? No to jest ten sam silnik, to ciągle ulepszany, nie? Korzystać z każdej broni, jaką znajdziesz. To tylko kilka rodzajów broni, z którymi miałem do czynienia. O kurde, ile tego jest? A jest jakaś snajpa może? Albo strzelba? O, I've got you. Siema. Ładuj broń. Aby zwiększyć precyzję, wykorzystaj celownik. Jezus, ale... Dobra, tak średnio czułe. Chcesz, a potem jazda na torczeszku. Nie, serio, czuję się jakbym miał input laga. Ło! Nie, serio, jak nic mam input laga? To jest źle, tak być nie powinno. Czułość myszy, większa. Macz beta. A, to już mam. Nie. Tak sobie bym powiedział. Nie, wciąż jest ten input lag. Ćwicz ile chcesz, a potem widzimy się na torze przeszkód. Strzelba chyba byłaby lepsza. Dobra, mam dziś dla ciebie nowy tor przeszkód. Czas wynosi 2 minuty. Zmieścisz się, przechodzisz dalej. Idź za duchem lub znajdź własną drogę. Dobra, 2 minuty, okej. Easy squeezy. Najważniejsza jest równowaga. Prędkość jest istotna, wada też trafiać do celu. Umiejętności te ćwiczymy na torze przeszkód, póki ich nie opanujemy. Pamiętaj, biegnąc po ścianie jesteś szybszy. Spróbuj. Jakoś nie zauważyłem, żebym był szybszy na tej ścianie. O nie, skraszowało mi grę, super. Nieźle, widzisz te tablice wyników? Pobiłeś rekord. O kurde, mistrzem jestem, super. Jestem geniuszem gry. Jest tutaj strzelba. Ale dupiane bronie. Możesz się ścigać z duchami innych pilotów. Ostrzegę cię jednak, piloci, którzy zagrali te duchy, są najlepsi w całym SRS.
Jeśli ich pokonasz, to znaczy, że będzie z ciebie pilot. Możesz do woli korzystać z toru przeszkód. Kiedy skończysz, pokażę ci coś wyjątkowego. To pokazuj mi już raz wszystko wyjątkowego. Masz już dość? Tak, już mam dość, chodź. Tak, jestem gotowy. Jestem gotów przejść dalej. O kurde. A co spinałeś ten trening? To się spodoba. Czas na zapoznanie z drugą stroną pilotowania. Z tytanem. Wezmij mnie. Ty chcesz tutaj tytana przyzwać? Myślałem, że coś takiego wolno tylko pilotom. Jezus, ten dubbing. Tylko symulacja strzelców. To nie dzieje się naprawdę. Ale najpierw przyda się trochę więcej miejsca. Oj, zepsuli wszystko. Wybór dialogu w Titanfallu. BT, klasa Vanguard. Jeszcze wybór dialogu, super, ale kurde no. Pierwszy model Tytana, który zaprojektowaliśmy. Nie musieliśmy okradać IMC. Dalej, wezwij swojego pierwszego Tytana. V, dobra. Spójrz tam, w górę, tam jest. FS-1041. Super nazwy. Ło, zepsuł się! Dobra, strzelcu, przed nami chwila prawdy. Wyciągam cię. Wyłączenie systemu. To się zepsuło. Gotuj się! Spokojnie, Kot. Daj mu chwilę. Dopiero co był w symulatorze. Wierz mi, będzie gotów. Tak jest. Wszyscy na stanowiska. No patrzcie. Miałem trening i nagle... A przynajmniej próbuję. To była dobra sesja. W końcu się nauczysz. Dobra. Zrobimy z ciebie pilota, ale nie dziś. Nie ma czasu. Lasty może. Anders, skurczy byku, do zobaczenia. Zobaczymy dziś nową planetę, a może nawet na niej zginiemy. Super pomysł. Genialny. Widzimy się na dole, strzelcu. Powodzenia. Bądź z tej kabiny, Cooper. Widzimy się w transportowcu. A, czyli nie jestem pilotem, jestem jakimś zwykłym żołdakiem. Czyli takim zwykłym, głupim, beznadziejnym żołdakiem, z jakim inny... graliśmy... z jakim przeciwko graliśmy w tym... w jedynce, nie? Żołdakiem biedakiem. Dokładnie. Takim biedaczkiem. Słabeuszem. Operacja Pałasz 9. Cel podróży, planeta Tyfon. Dlaczego Tyfon? Wszędzie Tyfony. Ludzie polubili nazwę Tyfon? Dobra, let's go. Respawn Entertainment presents. Tyfon, fala, wawa. Wawawa. No, dobry bic nie jest zły. Dobry bicy. Bicy zawsze na propsie. Tyfon. To co, ja jestem tym biednym żołdaczkiem? Specjalnie dla mnie dali taką kajutę? Dobra. Strzelec Jack Cooper, numer służbowy 20-131. Stabilizacja, podam 250 mg. Sam super tam. Uwaga, jak uboczna. Trudności zabrał bomb, poświadoma. Pozwól mi wyjść, pozwól mi strzelać. Ło, jak wyleciało skrzydło. Za dużo eksplozji, za dużo wybuchu. Call of Duty! Wow.
Kurde, ale to jakie to jest dobrze zoptymalizowane. Jakie to ładne jest. Prawie tak samo ładne jak Crysis 1. Biegniemy! For the mother Russia! Nie! A przepraszam, kurde tytan! No to shit! Mamy panowie przesrany. Where the fuck man? Help me! Dzięki! Dobry tytan nie jest zły. O kurde, rzucił go. Cooper, śle z tobą, czekaj. O kurde. Możesz stracić przytomność, ale to cię odrzuci. Pilot zna mnie, pilot mnie szanuje. Pilot zna takiego głupiego żołdaka jak ja. Żołdaka biedaka. Uważaj Cooper, PT, lecimy. Kurde, co za koks. O nie! O nie! O nie, zabili mi kolegę. Umarłem. No dlaczego? Tak się nie robi. Halo. No i teraz chodzą i biją. O, uwaga! Poznajcie naszego Nemesis. Naszego głównego złego, z którym będziemy teraz walczyć. Oczywiście musi wyglądać jakiś koks, wielki typ barbarzyńca. Oczywiście, w większości przypadków z głównym złym jest taki wielki barbarzyńca, psychopata, szaleniec. Albo jakiś filantrop, snob, gościu w garniaku. Ej, Richter! Oczywiście zawsze. Zostaw te zwłoki po paprańcu jeden. Robota czeka, tak? Nie płacą nam za usuwanie ciał, dobra? Chodźmy. Ja będę zbierać bitce, więc dam dopiero jak będę miał miecioną odznakę. Trochę to potrwa, co? Next batch unlocking 70 bit. No to troszkę to zajmie. O kurde! Ktoś mnie bije, coś mnie je. Wyciągaj pistolet, zaszyl go. Wyciągaj pistolet, zaszyl go. O, zastrzelił go. Pan robot go zastrzelił. Ej kurde, ale co to jest? Tak go wygięło. Jest możliwe, że tak kogoś wygięło? Chłop, jak cię wygięło? Jak cię chłopie wygięło? Jagieło. O, to ty jednak żyjesz. Panie pilocie, kapitanie. BT przekazuje dostęp nowemu pilotowi. Łączę Bravo Tango 7274. Cooper, weź mojego tytana. Weź mój hełm i pakiet skokowy. Żarty się skończyły. Opiekuj się nim. Nie. Dlaczego? No i kamyczki mu pożył. Oczywiście, temu typowi zrobisz grób, ale tym pozostałym dwóm nie. Czy nie? Wiesz co, typu... Wiesz co... Jemu zrobiłeś, ale temu już nie. Ten patrz, umarł. A ten umarł w dziwnej pozie.
O kurde. Dostałem hada. No nie. Takich rzeczy to się... Wow, mogę gościa zeskanować? Wow, za dużo się tu rzeczy dzieje. Vanguard. Niski poziom mocy. Zobaczmy ładowaną baterię, dobra. Wow! A to co to jest? Halo? Dlaczego ja tu mam... Halo, podpowiedzi? Tutaj jestem Amerykanin, żeby wiedzieć, na mieć podpowiedzi, jak grać? Maxon będzie miał funkcję, że wszystkie wtyczki z krwią będą na nim działać. O kurde, jak miło, jak fajnie. Ło! Bije mnie to, kurde, to jest dwa takie cusie. Użyj. Fajnie. Unoszące się nad ziemią piloty hełmowe. Ło, prawie jak awatar. Let's jump in the jump. Podwójny skok włączony. Intruzi z ruchu oporu, mówi generał Marder. Ważne, żeby to ustrojstwo w górach zostało uruchomione zgodnie z planem. Robimy sticky busy. O kurde, smug! Smug! O kurde! Jaki pilot? Jestem zwykłym żołdakiem na sterydach. Jaki pilot ducho opoju. O kurde, ale mu głowę odstrzeliłem. O! Kolejnemu głowę odstrzeliłem. A! Kolejną głowę... A, nie, to kaski. No, nieźle. Spokojnie. Hello. Okej, gdzieś tam mam iść. Ło, leć, połysz, leć. To gdzie? A, Jezu, tu. O kurde. Idę stąd, idę stąd. What fuck? To nie działa. To nie działa. To się zepsuło. Jezu, jaki to mają rzut, prawie jak nie kot. Ale kody to mają już rzuty, halo. Tak ja mają rzut. Panie, Respawn Entertainment, masz podobno doświadczenie przy kodach. Dlaczego nie zrobiłeś tak jak kody? Dlaczego tutaj jest rzut? What the heck? Reloaduj szybciej. Wow, wow. O, granat. Ty. Weź to. Co my tu mamy? Mamy karabin jakiś. Zawsze coś.
Czy to jest... Snajpa, okej. Cykuta. O Jezus Maria, drony. Okej, okay, one drone is down. God damn it. Suka, bliat. O nie. No, zaatakował i co? Dinozur. Bardzo zły, ale to bardzo zły. Ale to jest bardzo zły, zły input lag. God, it's shit. Psik. Halo? Wow. Haha, boli, przepraszam. Ja tu tylko stałem. No, dinozury pomagają. Dobry dinozur nie jest zły. Wow! Zero scope, no scope. Kurde, umrzeć, robocie. Wow! Leave me alone. Głupie robociaki. Wow. Dajcie do subscribe. Uwaga, proszę państwa, dzisiejszego dnia o godzinie 17.03, dzisiaj mamy 29 czerwca 2017 roku, o godzinie 17.03 niejaki Dezazen Gay zdał nam pierwszego suba w historii subów zdobywców gier. Dzięki wielkie Dezazen, że jesteś z nami i pamiętaj, żeby dawać nam więcej hajsów. Za dużo tych dronów. Mam teraz tylko Angonagi, mam gwiazdkę, masz gwiazdkę. Gdzie mam iść? Tu. Ja nie widzę tej gwiazdki. Jesteście tu wszyscy, bo chcieliście stać się częścią czegoś ważnego. Umal. Chcieliście coś zmienić. Łoho. O nie. 360, no, scope. Ja ci dam. Wow. Wow. Haha. O kurde, on żyje. On jeszcze żyje. On jeszcze żyje. O. Umrzyjżesz. Dziękuję. Nie żyje. No super. Kolejni. Aj, Jezu. Hello darkness, my old friend. We miss you again. Nie widzę celu. Nie
poziom mocy. Niski poziom, poczekaj, siomuś, poczekaj. Daję ci baterię. Dwie trzecie mocy. Inicjowanie rdzenia danych. Układ optyczny aktywny. Ustawiam ostrość. O kurde, on ma oczy. Żyje. Chyba tak. Czekaj, nazwałeś mnie pilotem? Tak. Zmarły kapitan Lastimoza nadał ci rangę tymczasowego pilota. Gratuluję. O kurde! Awansu. Jej! Awans! Awans! Moje systemy się uruchamiają. Trzecia bateria przyspieszyłaby proces. Zostań. Dobra, idę. To lecimy. Dopóki nie odzyskam mobilności, będę... Tutaj wraca ten z roboty. Coś koło 9 może? Do rebeliantów. IMC gwarantuje bezpieczne przejście do miasta. Idź mi stąd! Sugerujemy jak najszybciej oddać się w ręce ekipy. Pilocie, nie radzę oddawać się w ręce IMC. Analiza tonu głów. No się! Że kłamią. No co ty? Masz mnie za durny, Abity? Nie wiem. Zakres funkcjonowania twojego mózgu pozostanie nieznany do chwili połączenia. Super, dzięki. Dobry z ciebie, robocik. Ło! Chwila, dobra. O! Nie spadaj, hopie, nie spadaj, leć, leć! O! I am alive, I am alive. I am alive. O kurde. Leć! IMC, co? Pilocie, moje systemy mapujące są sprawne. Przez zasadzkę znaleźliśmy się daleko od pierwotnego celu. Przebywamy na terenie wroga. Zachowaj ostrożność. Nie możemy długo tu zostać. Myślisz, że damy sobie radę, BT? Nie mamy innego wyboru. Musimy improwizować i się dostosować, jeśli mamy tu przetrwać. Kurde, ale fajnie są te rozmowy. Jak długo służyłeś pod Lastimozą? Kapitan Lastimoza połączył się ze mną 973 dni temu. 3 lata. Wiemy, że wciąż przebywają. No. Przykra sprawa. Na pewno się zżyliście. Był wybitnym pilotem i dobrym przyjacielem. Teren przeczesują ekipy poszukiwawcze IMC. Coś się poruszyło! Hello! Opa, spaldun. Boom, headshot. Kurde, głupie drony. Wieżyczka, trzeba zniszczyć wieżyczkę. Albo coś innego, co tu mamy? O kurde, namierzyła mnie wieżyczka. Namierzyła mnie wieżyczka, namierzyła mnie wieżyczka. Wieżyczki to najgorsze zło na świecie. Jest, zniszczona. Skąd? Stąd. Ej, no. Oszustwo, oszustwo, oszustwo! Wolałbym grać na padzie. Tak się nie da celować. Jak oszustwo? No jest oszustwo. Hello.
more czas. Ej, walk with it! Więcej bilionów! Pilocie, twój kombinezon ma możliwość maskowania. No shit! Przetrwasz trudną sytuację. Zauważyłem. Go, 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 Power Rangers! No wszystko musi wybuchać, wszystko musi eksplodować. BT, czy na statku jest ktoś żywy? Nie, skanery podają, że na pokładzie Jamesa McCallana nie ma oznak życia, ale wystrzelono 90% kapsuł ratunkowych. Zatem wciąż jest nadzieja. BT, czyj to głos? To dowódca korpusu namierzyców. Nazywa się Sarah Briggs. No, hoppa. Ogień, ogień! Kajki z laj! Ciasto to kłamstwo. To. No to jest. Na unoszący się w powietrzu hełm. Jej, zdobyłem hełma. No i co nie po tym hełmie? Oddajcie się w ręce władz. Takie jebnięcie. Szanuję. Poleciał sobie pan dziwny Dion. Pilocie, nasza pozycja jest zagrożona. Mówisz? Bo co, bo latają sobie Diony? O kurde. Za dużo robotów. O, umarł. Te drony to zwiadowcy ISC. Posiłki wroga zaraz wyruszą. Dobra, dobra, daję ci drugą baterię. Nie łącza neuronowego. Zamontuj ostatnią baterię. Nice one! Lecimy, panie robot. Pełna moc. Pilocie, musimy utworzyć łącze neuronowe. Dobra, dobra, co musimy zrobić? Mam ci do tyłka wejść? Siadaj, gdy będziesz gotowy. Chodzimy. Siema, panie robot. Jestem w tobie. No wejdź. W porządku. Protokół pierwszy. Połączyć się z pilotem. Tworzę łącze neuronowe. Ooo, dobre dragi. Utworzono łącze pilot Tytan. Strzelec Jack Cooper potwierdzony jako tymczasowy pilot BT-7274. Protokół drugi. Wykonać misję. Mój rozkaz to kontynuować operację specjalną 217 i spotkać się z majorem Andersonem z SRS. Zbliżają się oddziały nieprzyjaciela. Protokół trzeci. Chronić pilota. Restartuję systemy krytyczne. O kurde! Tarcza wirowa włączona. Tarcza wirowa wychwytuje nadlatujące naboje i rakiety. Zwolnij przycisk, aby cisnąć w przeciwnika schwytanymi przedmiotami. Ło! No nie, roboty jeszcze latają. Pilocie, wyrzutnia akolita jest aktywna. Ta naramienna wyrzutnia namierza kilku wrogów naraz. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym więcej celów namierzysz. Kurde. Taki robot to dobra rzecz. Łącze neuronowe gotowe. Sterowanie bronią główną i łącze motoryczne ustanowione.
samolocie wykryto zrzut wrogiego tytana. Będziemy musieli się przedrzeć. Będzie tytan, będziemy walczyć. Jesteś tego pewien? Zaufaj mi. Hello, my little friend. Tytan chłopon, numer 7274. Osiłek. Osiek. Jej, udało się. Ło! Pilocie, w drodze są nie mogę skakać, co? Wyszłem do tego, że aż demon przyszedł. Kontynuować naszą misję. Głupi śmieć demon. Andersona. Do tego czasu jesteśmy zdani na siebie. No dobra. Zaznaczam pozycję. Trzeba się śpieszyć. Dobra, ale... Tam mówisz. No dobra, to lecimy. A my to w drugą stronę? No dobra, to w drugą stronę idziemy. Już szkaluję. Your friend. Jeśli chcemy przeżyć, musimy być w ruchu. Idę mój kolego Bitty. Jenny Cooper, ten tytan BT-7274 twierdzi, że jestem jego tymczasowym pilotem. Nie wiem, czy jestem gotowy, ale jeśli nie stanę na wysokości zadania, będzie po mnie. No niesamowite. Demon da osoba. Uwaga! 29 czerwca 2017 roku o godzinie 17:18, 15 minut po pierwszym subie, demon dał drugiego historycznego suba. Dzięki wielkie, demon, i dawaj więcej hajsów. Pamiętaj, żeby dać nam więcej hajsów, bo to jest zawsze miłe, jak ktoś nam daje pieniądze. Tak czy tak, dzięki. I do. Pilocie, IMC będzie nas szukać. Jeśli chcemy przeżyć, musimy się spotkać z majorem Andersonem, który znajduje się 60 km. Anderson, of course. Musimy improwizować i dostosować się, jeśli mamy przetrwać. Ło, prawie jak Crysis. Mamy straty! Oddziały ruchu oporu udzielić wsparcia! Mamy duże straty! Ło, jaka fajna rzeczka, jaka fajna krwawa rzeczka. No chodź, chodź! Pana solo. Cholerny warciarz za czas zdrowia. Cholera, sterowanie nawaliło. O kurde, rdzeń gotowy, co to za rdzeń? Tam ten rdzeń da. Co to mamy? Wow! Apteczki! Apteczki! Dobrze, że z night modem tej gwiazdki za w ogóle nie widać. Może to tak specjalnie, to jest ten dawaj konkretny, nie zmienił. Że Prime i Turbo wam brakuje. Ja bym kiedyś dodał. Spokojnie, spokojnie, to kiedyś doda. Może. Apteczka! Rdzeń serii gotowy. Rdzeń serii aktyw. Ała, jak mnie biją! Widzę tam zniszczony. Say hello to my little friend. Aha, więcej! Apteczki, więcej apteczków! Kurde, pierwsza gra, w której jest jednocześnie apteczka, apteczki i autoregeneracja. Koniec pieśni, pilocie. Ja ci dam.
Bang! Jestem DBSOS. Tam był osiłek. Tam był osiek, no. Bo tam nie ma osiłka, tam jest osiek. Dziękujemy za pomoc. Zabezpieczymy ten teren. O kurde, mogę zmieniać wyposażenie. Pilocie, ta broń do tytana jest zaawansowana technicznie i może dać nam przewagę. Ktoś tu się chyba zakocha. Według ludzi miłość wymaga podziwu, zauroczenia, poświęcenia i szacunku. Wniosek, zakochano się na 50%. Pilocie, uzbrojenie Tona pozwoli nam namierzać cele i niszczyć je przy użyciu rakiet śledzących. Przydatna rzecz. O kurde. Pilocie, śluza przepływowa blokuje nam drogę. W pobliżu powinien znajdować się panel sterowania. Halo. Czekaj, co ja miałem zrobić? Widzi, co ja miałem zrobić? Mam to rozwalić? Czekaj. Aha, dobra, mam tu coś pieprznąć. A mogę się z ciebie wyjść? O, mogę z ciebie wyjść. Chcę wejść do ciebie. Aha, ten moduł trena zrobi frytki. Nie, nie przylatam, rzecz nie polecam. O kurde. Co ja tu miałem zrobić? Halo? Ale nieważne. Co tu mamy? Czy to jest jakaś super wielka, wspaniała snajperka? Ło! To jest jakaś super wielka, wspaniała snajperka. Chcę ją. Zawsze o takiej marzyłem. O kurde, ale to mocne. To trzeba jeszcze sobie trafić. Umrzyj. 360 scope, kurde. Trochę w lewo. A, w górę. A, dobra. Jestem słaby z no scope'ów. Czy to są shurikeny? Zawsze chciałem mieć shurikeny. Halo? Jak zniknął słabe widzenia? Tu jestem, halo. Mam shurikeny, które chcę wykorzystać. Wow. Nice one. Halo? O, Wozgen to Genji. A jednak, zawsze wolałem grać Genshin. Czyżby pomp? Dostałem pompkę.
Tutaj się moje BT bije. A ja muszę tam się dostać. Dobra, to biegniemy. No. Pilocie, śluza przepływowa blokuje nam drogę. W pobliżu powinien znajdować się panel sterowania. Wiedziałem, że muszę to coś zielone nacisnąć. No po prostu wiedziałem. Skąd ja mogłem to wiedzieć? Uwaga, toksyczne oparywko może być. O kurde, niedobrze. Pilocie, śluza bezpieczeństwa zamknęła się. O, już nie ma tych chmur? O kurde, nice one. Nam się rozdzielić. Ej kurde, ale powiem wam, że ten Titanfall jest zajebisty. Rozdzielić? To chyba ryzykowne. Zważywszy na okoliczności, może się opłacać. Pilocie, śledzę twoje położenie. Zalecam poszukać wyjścia. Jasne, BT. Ty rób to samo. Tak jest, pilocie. Ta fajna szelba. Czekaj, co tu mamy? O kurde, kiówsko. Hello, darkness, my old friend. Okay. Drodzy przyjaciele z IMC i ruchu oporu. Mamy problem z... Oj, przepraszam, ty byłeś niewinny. Spokojnie. Bez nerwu. Nic się nie stało. Gość nie wydaje się normalny. Zgadza się. Skanery wykazują, że jest gdzieś na terenie kompleksu. Nie traćmy czasu. Ała, Jezus, ma snajpierę. Shuriken! Tell me Genji, because I am Genji. Heh. Snipera. Hello! 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 Na wojnie nikt nie jest bez winy. No, na wojnie wszyscy są źli. Niektórzy są po prostu powiększeni. Żeby była jasność, to miejsce należy do Kane'a. Możecie tu siedzieć, dopóki was nie zabije. To nastąpi wkrótce. Like a motherfucking... O kurde, ty żyjesz! What the fuck? Przecież go zabiłem. Ale go zabiłem. To jest oszustwo. To jest oszukaństwo. Ło! What the fuck? To jest oszukaństwo. Tak się nie robi. Halo. Halo. No! Na wojnie w Ozgę, ile hajsu dostajecie za suba? O Jezus, nie wiem. Wszystko to Torrent wie. ...wszystkich rebeliantów na terenie obiektu, żeby była jasność. To miejsce należy do Kane'a. Możecie tu siedzieć, dopóki was nie zabije. To nastąpi wkrótce! Wszystko do Torrenta, wszystkie pytania o ikonki, o to jak to wszystko działa, ile hajsu sobie do Torrenta, i tak wszystko do Torrenta dostanie pewnie. I mi nawet bandla nie kupi. Wow! Głupi robot. Macie 5 żabek? Nie ma lepiej nie karabinu. No, to pomożemy im. Gdzie oni są? Dobra, nie masz. Najwyżej umrą.
To jest ten karabin! Uwielbiałem go używać w jedynce. To była moja opening broń. Teraz może grać. Zmusimy go, żeby kupił bundla. A co w bundlu? A nie wiem. Tak po prostu sobie powiedziałem. Głupi śmieć. A może to był Elstar? Nie. To było to. Leave him alone, no i go zabił. Umrzyj. Wow. Chyba sam siebie wysadziłem, ale okej. O to chodziło. Taki miałem plan. No nie, no źle jest, bardzo źle, kurde. Te roboty są zbyt OP. Po co używać ludzi, używajmy roboty. I domyślałem się, że taki robot jest tańszy w produkcji niż człowiek. Czy to się deseń? Orzeszek. No co ty strzela? Halo, nie widzę tu nikogo. Czy będę kupował? Nie, Dezen, nie będę kupował. Uwaga. No. I załatwione. Gdzie ja mam iść, BT? Musimy przedostać się przez ten kompleks i zmierzać w stronę miejsca spotkania z majorem Andersonem. To nasza jedyna szansa na przetrwanie. Odpadów skażonych,
chodzenie słuchy, że jakiś Vanguard i pilot SRS załatwili moje wsparcie. Kimkolwiek wyleczyło, naprawdę. Mam tylko nadzieję, że wrócisz lepiej niż ostatni rebelia z tego uczucia. Jak zwiał, jak ja nie uciekam. Zazwyczaj. Easy. O jany. Pilocie, nasze drogi zaraz się przetną. Tęsknij za mną? Wręcz przeciwnie. Jesteśmy zintegrowanym systemem bojowym. Nieważne. Dawno się nie widzieliśmy, BT. Wręcz przeciwnie. Obserwowałem twoje działania przez kamerę w hełmie. Dobra robota, pilocie. Pilocie, możesz wyłączyć przepływ szlamu w pomieszczeniu obok. Przesyłam namiary. Co się świeci? Co to się świeci? O Jezu, on tam był! Oszukujo! Ja tam był i tu wychodzą. Tam. Jak to mówią? Co mówią? Dezaktywacji pompy 20%. O Jezu, to są jakieś kiewo pająki? W szlamie panuje duże stężenie metali cięższych, które zakłócają. To wybucha! To wybucha! Przecież to nic trudnego, strzelaj! Strzelanie na oślep w strefie bojowej pilota byłoby pogwałceniem protokołu trzeciego. O! Więcej, no serio? Serio?
Ach. Procedura dezaktywacji pompy. 40%. Co my tu mamy? O ty! Jezus Maria! Idźcie skąd! Jest... Za dużo tych obolów. Za dużo tych robaków. Ile to jeszcze będzie trwało, halo? Wow! Jest to jakieś dane? Tak niekoniecznie, goddammit. Halo, niech to będzie już koniec. Za dużo takiego bali. No tak. Procedura dezaktywacji pompy. 50%. No kurde, dlaczego byłeś niewidzialny? Halo. Czegoś takiego jeszcze nie grali. Jezu, za dużo tych roboli. Za dużo tych roboli. Kurde. Tu się więcej dzieje niż w kodzie. A przynajmniej jest bardziej dynamiczne. Procedura dezaktywacji pompy. 90%. Au. Nazywam się Genji. I rzucam shurikenami. O! Pozycja pilota ustalona. Rozpoczynam wsparcie ogniowe. Wykryto zagrożenie. Cześć. To była trudna potyczka, pilocie. Dobrze się spisałeś. Zaraportowałem to. No jak fajnie. Znalazłem wyjście po tej stronie. Tędy. Protokół drugi. Wykonać misję. Mój rozkaz to kontynuować operację specjalną 217 i spotkać się z majorem Andersonem z SRS. Dobra, wiem, pamiętam. Biegniemy, panie robot. Wow! Okej. Zaproszono cię na imprezę Kane'a.
I dlatego nie żyjesz. Wspaniale! Kolejny zgrywa samotnego bohatera. Z Tytanem SRS klasy Vanguard. Wow, i to rozumiem. Rozkręćmy tę imprezę. Pilocie, unikaj terminu. Powoduje poważne obrażenia. Exal wygodowy. Lepiej odejść, Lekosie. To tylko kwestia czasu, zanim wytrę cię. O kurde, ja tu już przecież obrażenia dostaję, to mocne. W ogóle beznadziejny ten. Dajcie mi ekspedycję. Możemy walczyć dalej, ale Kane nie zabija szybko i bezboleśnie. Gdzie jesteś, panie? Tu jesteś. No nie strzelaj, halo! Fix, jest źle, jest źle. Bardzo źle. No idź, rzesz. Muszę wymienić baterię, dostanę raz i po mnie. No i po nas. Kurde, te starcie są ciężkie, prawdę mówiąc. Pilocie, unikaj termitu. Powoduje poważne obrażenia. Właśnie zauważyłem. La la la. Kurde. Niedobrze.
stara. Jeden z głowy, ale kurde no. Ten pieprzony Kane. Nie mogę się doczekać, żeby ci zabrać tego tytana, Kenobi. Bateria, dobra, wezmę sobie lepiej. Niedobrze, niedobrze. Będę musiał dystansowo go jakoś atakować. Teraz starczy generuje co? No tak, zregenerował. Dobra, kurde, troszkę stało jeszcze mu, troszkę życia. No, umierajżesz. Tyle, tyle życia. Nice. Chyba go rozwaliło. Pilocie, radio w hełmie Kane'a działa. Zalecam je zabrać. Szyfrowanie łączności wroga ma długie tradycje w wojskowości. Przydadzą nam się te informacje. Jeśli chcemy przeżyć, musimy być w ruchu. Jej! Nice! Moja więź neuronowa z BT jest coraz mocniejsza. Wspólnymi siłami zabiliśmy Kane'a, najemnika pracującego dla IMC. Kierujemy się do miejsca, w którym ma nas czekać Major Anderson. Wciąż nas tropią, ale przynajmniej mogę nasłuchiwać ich łączności, bo zawiemy radio z hełmu Kane'a. No way. Major Anderson szedł tędy. To może być skrót do miejsca spotkania. Sugeruję iść dalej. Sterowanie przekazane pilotowi. Bądźmy ostrożni. Spoko, spoko. Co to za miejsce? Uzyskiwanie dostępu do plików. Nieznane. Co tu robimy, BT? Musimy przedostać się przez ten... tu coś fajnego, coś tu świeci się. ...spotkania z majorem Anderson. Chcę wiedzieć, co to jest. ...szansa na przetrwanie. Hełm. Znajdźka. Po cholerę mi te znajdźki. Przejście w tryb pilotażu. Nowe wyposażenie. Tu mamy spopielacz. Ash tu blisk. Słyszymy się? Odbiór. Tu Ash. Mów. Kane nie odpowiada. Zdaje się, że nasz pilot ruchu oporu próbuje strugać bohatera. Nie zmierza w twoją stronę. Zabij go. Przyjęłam. Bez odbioru. Z Ashem będziemy grać. Co to jest blisk?
to poszukiwany przez ruch oporu zbrodniarz wojenny, często zatrudniony przez IMC. Jest odpowiedzialny za śmierć mojego pilota, kapitana Lastimozy. Choinki! Fabryka choinek. Chyba zeptałem ich. Taki sobie. O kurde. O kurde, a tu ma welnięcie. Gdzie tylko ten fola zobaczy się. I tak teraz ogniem. I wszystko płonie. Nice. Wszystko płonie, kurde, nice, podoba mi się. Wszyscy płoną. Ma to kurde kopa. Ja. Hello. Chyba jednak wracam do Biki. Siema. Pilot przejmuje kontrolę. O kurde, ale to musi boleć. Ała. Nie wiem, kto mnie atakuje. Chyba sam siebie. A! Tutaj koleżka był. Hello. W jakim tempie to dwa streamy przejdziesz tego Titanfalla. A co, gdzie jestem już? Całkiem przyjemnie się w tobie. Dobra, pilocie. Zobaczmy, czy poradzisz sobie z równym sobie. Mówisz, gdzie jesteś? Uwaga, krytyczny poziom przeszkody. Chyba nie. Atakuje wrogiego Titana.
On wybuchnie! Co to? Wow! Fajne. Gdzie jest ten przeciwnik? Tu jest? Przetestujmy. Ej, kurde, BT! Czekuję, to jest dobry na tytany. Nie no, chcę coś do strzelania takiego zwykłego. Halo. Dobra. Ale nie to. Nie chcę też snajpy. Nie chcę też czego. Tego chcę. Halo, gdzie BT? Tu jest. Siema. Sterowanie przekazane pilotowi. No nie wiem, ale tak średnio to w 5,5 godziny się przechodzi. O! No strasznie krótkie. Ale to ma power. Ale to ma siłę. Jest, chuje, ten tytan jest wolny, ale jak przywali. Pierwszy raz masz broń w ręku? Aha, i zniszczyłem go. Śmieszek. No i mnie zniszczył. No i zginęliśmy, BT. Zginęliśmy. Widzę wrogiego tytana. Nie masz gdzie uciec, pan. Rdzenie ogniowe w gotowości. Wrogi tytan zniszczony. No to zobaczymy, ja ucieknę, zobaczysz. Mówiłem, ucieknę. To się jeszcze naprawię. Głupie roboty. Nie ma odwrotu, Bancio. Teraz będę cię ścigał. Aha. Dobra robota. Twoje umiejętności zauważalnie wzrosły. No to miło. Miło, że jestem coraz lepszy. Uuu, tu mamy osiłka. Rzutnie rakiet. Ło! Użyj windy towarowej w strefie załadunkowej, żeby skończyć. Można latać. Panel sterowania masz na wyświetlaczu. Kolejny skrót? Zaufaj mi. Yeah.
towarowa włączona. Śmiesznie wyglądają zapisy kwalifikacji na mistrzostwa świata w Quake Championship. To znaczy? Na 1 vs 1 w Europie zapisane 692 graczy. Uwaga! No i... co w tym jest takiego... co w tym takiego jest dziwnego? Na 4 vs 4 w Europie tylko 3-8 duszy. Kappa 3. Nie mogę się uwolnić. Cooper! Już biegnę, BT! Kradną mnie Tytana! Tytana mnie kradną! Złodzieje. Bandyty. Dobra, ale jeszcze będziemy kontynuować. Dobra. Ale jeszcze będziemy wygijać innym razem. Innym razem będziemy kontynuować.